witajcie spod sklepu Odkrywca Historii. Za chwilę pochwalę Wam się postępem prac, jaki jest robiony w sklepie. Wejdziemy do środka, zobaczycie, jak to wygląda. Jesteśmy w sklepie. W poprzednim filmiku możecie zobaczyć, jak wyglądał pierwszy etap, czyli malowanie i odświeżanie ścian. Na dzisiejszym filmiku widzicie już postępy. Jest zrobiona bryła, gdzie będą eksponowane wykrywacze, cewki, akcesoria i inne rzeczy, które tutaj będą w sprzedaży w sklepie. Ściany są porobione. Wygląda to w taki sposób, że zostały już zawieszone płyty, na których będą eksponowane wszystkie rzeczy, jak również też będą podpórką do wykrywaczy metali, że taką bryłę już mamy zrobioną. Ściana główna już jest też zamontowana. Czekamy, aż dotrą napisy, które będą umieszczone właśnie na tej płycie. Przy głównej ścianie jest lada sklepowa. I oczywiście kącik, gdzie będzie można usiąść, posiedzieć, porozmawiać, gdzie będę również mógł Wam doradzić w zakupie wykrywacza metali. Mam dosyć duże doświadczenie. Pierwszy raz styczność z wykrywaczem metali miałem 25 lat temu. Myślę, że jestem w stanie doradzić osobie, która zaczyna przygodę z poszukiwaniami, jak i też osobom, które są już bardziej zaawansowane. Na późniejszych filmikach będę też prezentował wszystkie wykrywacze, omawiał je, pokazywał jakby funkcje i wszystko, co jest potrzebne, jak i na początku, tak i na etapie zaawansowanym podczas poszukiwań. Telewizor został już zawieszony. Przyszła pierwsza lada, dotarła pierwsza lada, która jest przeszklona. Będą tam wyeksponowane. Wydaje mi się na tym etapie, że jakieś pamiątki związane z historią, płyty sklepowe, typowy systemowa płyta sklepowa, gdzie będą podwieszone akcesoria, cewki. Ta ściana jeszcze też zostanie zabudowana. Czekamy na tego typu banerki z odpowiednimi napisami, które będą dotyczyły jakby tematyki związanej z poszukiwaniami. U góry będą podwieszone banerki, a poniżej będą znajdowały się wykrywacze firmy Golden Mask. W tym miejscu jeszcze będzie doklejona tapeta, wydmy. Na ich tle będą wykrywacze firmy Nocta Macro. Do tego specjalne szyby ekspozycyjne. Duży stand XPD-USA dotarł już, który też lada chwila będziemy montować i eksponować wykrywacze firmy XPD-US. Tutaj na tym zapleczu zostały przemalowane kafelki. To jest miejsce, w którym będzie znajdował się punkt serwisowy, jak również też maszyna do haftowania, bo też zajmujemy się haftowaniem, jak i specjalna prasa do gąbek, bo jesteśmy też producentem pudełek do monet. Tutaj mamy stolik, na którym też będzie ekspozycja. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo to tak naprawdę wyjdzie w trakcie, co tutaj i w jaki sposób będzie wyeksponowane. Czekamy na grzejnik, który ma dotrzeć. I pomału wszystkie napisy i zdjęcia, które też zamówiliśmy. Dzisiaj dotarły kolejne lampy. Myślę, że lada chwila też będą zamontowane. No i na bieżąco będę Was też informował i pokazywał Wam, jak wyglądają postępy prac w sklepie Odkrywca Historii. Tutaj mam półkę. Półka jest narożna, kiedyś ją miałem u siebie w mieszkaniu. Teraz przyda się w sklepie, gdzie będzie można poustawiać odpowiednie rzeczy. Przygotowana jest już ramka do wstawienia drzwi. Ta ramka akurat pójdzie tutaj do toalet. Musieliśmy przebudować całe toalety, bo po prostu źle to wyglądało. Myślę, że po skończonych pracach pokażę Wam cały efekt, bo nie ma czym się za bardzo chwalić. Tutaj mam zaplecze. Będą wykrywacze metali, pewnie inne rzeczy magazynowane. Podejdziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie jeszcze nie ma światła podłączonego, też
tutaj stworzymy albo jakieś zaplecze, czy dodatkowy magazynek, może dodatkowe miejsce pracy, bo też będziemy więcej nagrywać na kanał YouTube. Osoba, która będzie się tym zajmowała, też musi mieć komfort do pracy, a tu jest przestrzeń. No oczywiście tylko musimy jeszcze zamontować światło i odświeżyć to wszystko, nie? Także tak wyglądają pomieszczenia, w których będziemy pracować. No i najważniejsze, czy bardzo pocieszające jest to, że jednak widać postępy włożonej naszej pracy. Dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, czy już na tym etapie chcielibyście, żebym Wam doradził przy zakupie wykrywacza metali, jak również macie swoje uwagi co do wnętrza, może Wy podpowiecie mi, co oprócz wykrywaczy i akcesoriów byście chcieli, żeby znajdowało się w sklepie, jak najbardziej to będzie miłe i postaram się, żeby tą ofertę rozszerzyć. Na koniec chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają inicjatywę otwarcia sklepu, którzy angażują się i pomagają mi. Serdecznie Wam dziękuję za to.